Szanowni Państwo, dzień dobry. Nazywam się Jolanta Hajdasz, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i jednocześnie pełnię funkcję w SDP dyrektora Centrum Monitoringu Wolności Prasy i z tą funkcją wiąże się także często moja aktywność medialna i jeśli zabieram głos ostatnio publicznie w mediach, to właśnie w imieniu CMWP. Natomiast jestem dziennikarzem czynnym, cały czas wykonuję prace dziennikarskie, pisząc czy przygotowując filmy, bo jestem tak naprawdę już głównie dokumentalistką, robiąc własne filmy dokumentalne, takie projekty. I jestem też medioznawcą, bo dziennikarzem właśnie i medioznawcą jestem już od ponad 30 lat. Wykładam na uczelniach, obecnie jestem profesorem Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i wykładam również na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Tyle tytułem wstępu, żebyście Państwo wiedzieli, z kim macie do czynienia, bo oczywiście temat, który... Jeszcze jedno słowo na dygresji. Bardzo, bardzo chcę podziękować pani Marii za zaproszenie na tą konferencję, za to, że po prostu zwróciła się do mnie, ale do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, że doceniła też to, że mamy czasem coś do powiedzenia, szczególnie w tych tematach dotyczących sfery publicznej, w której oddziaływują media. Więc już od razu też pani Mario gratuluję tej konferencji, zebrania tak wspaniałych uczestników, bo naprawdę aż trema zżera, jak się ma zabrać głos w takim gronie. I naprawdę wyjątkowo to cenię, że po prostu zaprosiła pani właśnie przedstawiciela naszego środowiska do tej tak ważnej i interesującej konferencji. Mam mówić o dezinformacji. Temat jednoznaczny, krótki, lakoniczny. Można by na ten temat mówić godzinami, moglibyśmy kilkudniową konferencję zorganizować, analizując na różnych płaszczyznach dokładnie to zagadnienie. Już wiele napisano na ten temat, różnego rodzaju książek i dysertacji. Zanim zaczniemy mówić, na czym polega dezinformacja, czyli rodzaj wypaczenia współczesnego procesu komunikowania masowego, warto zauważyć, że jakby punktem wyjścia do tego myślenia naszego musi być to, jakby świadomość tego, że w dzisiejszych środkach społecznego przekazu podstawowe prawa, które nimi rządzą, oparte są na swobodzie wypowiedzi, nieograniczonych wręcz możliwościach tworzenia treści i ich udostępniania w sieci lub oczywiście w mediach tradycyjnych. Podkreślam to słowo nieograniczone możliwości. Dziś każdy z Państwa, jak wyjmie telefon, to może zrobić transmisję na żywo z tej konferencji, na której jesteśmy. Może mając pomysły i trochę czasu, zrobić bardzo ciekawy film, relację z tego spotkania. A pomijam już historię tę, że jesteśmy na takim etapie rozwoju technologicznego, że każdy z Państwa może dzisiaj uruchomić darmowy program ChatGPT, czyli darmowy program dostępu do sztucznej inteligencji i zanim ja cokolwiek powiem, napisać sobie relację z tego mojego wystąpienia, a nawet bym powiedziała pewnie może nawet bardziej błyskotliwą niż to, co ja będę w stanie tutaj w mozole Państwu przekazać. Technologia goni. Jesteśmy tak naprawdę ciągle w niedoczasie, zanim się jednego elementu nauczymy, już jest kolejny. Ale to jest ten punkt drugi, który tutaj Państwo widzicie u mnie właśnie. Trzeci, bardzo ważny, który charakteryzuje współczesne medialne przekazy, to jest zakaz cenzury prewencyjnej. Myślę, że w tym gronie nie muszę tutaj nad definicją tego pojęcia się rozwodzić i dla wszystkich Państwa jest jasne, że chodzi o po prostu blokadę jakiejś publikacji przed jej ukazaniem się, prawda? Prewencja, nie pozwalamy, żeby coś się ukazało. Jest to absolutny zakaz, fundament, byśmy powiedzieli, współczesnych systemów prasowych. I musimy sobie w tym momencie zdawać sprawę, że mając te trzy takie tak ważne podstawy,
permanentnie mamy do czynienia ze swoistym konfliktem. Z jednej strony mamy interes publiczny, czyli tam, gdzie jest istotna i priorytetowa potrzeba ochrony, zapewnienia bezpieczeństwa, porządku czy moralności publicznej, a z drugiej strony mamy ten jednostkowy interes, prawda, który interes indywidualny, można powiedzieć prywatny, który po prostu związany jest z wolnością słowa, z prawem każdego do głoszenia swoich opinii, prawem do komunikowania czy rozpowszechniania informacji. I to jest, wiecie Państwo, jakby punkt wyjścia do tego, w jakim środowisku dzisiaj pojawiają się treści, które możemy zakwalifikować jako dezinformacje. Co to tak naprawdę jest? Najprostsza definicja to po prostu powiedzenie tego, że dezinformacja to fałszywe, zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu informacje, które, uwaga, rozpowszechniane są w sposób świadomy przez osoby, które mają złe intencje i chcą w negatywny sposób wpłynąć na zachowanie lub decyzje odbiorców. Dezinformacja może być realizowana za pomocą bardzo różnych narzędzi. Przez moment tylko zatrzymam się przy tej bardzo prostej definicji. Każde słowo, które tutaj użyłam, jest bardzo ważne i właściwie określa treść tego, z czym mamy do czynienia. Fałszywe, zmanipulowane lub wyrwane z kontekstu informacje, rozpowszechniane w sposób świadomy. Nie można tego mylić ze zwykłą pomyłką dziennikarską, czy czymś, co nie jest zamierzonym działaniem. Specjalne są określenia na to, które po prostu oddają jakby intencje nadawcy, tego, kto zapoczątkowuje proces komunikowania. Jakie to narzędzia, za pomocą których dzisiaj najczęściej realizuje się po prostu różnego rodzaju strategie oparte na dezinformacji? To klasyczne fake newsy. Fake news nie jest nieprawdziwą informacją. Fake news jest informacją, która może być w części prawdziwa, w części tylko nie poda całej informacji. Fake news jest, może być też informacją zupełnie nieprawdziwą, niepotwierdzoną, może być fragmentem informacji. Istotą tego jest, że jest to świadome działanie kogoś, kto chce kogoś oszukać, kto chce kogoś wprowadzić w błąd, osiągnąć swoje cele za pomocą przekazów, które są w sferze publicznej. Kolejna, jedno z bardzo narzędzi, jedno z dzisiaj bardzo często wykorzystywanych, manipulacja treścią. Kolejne to podawanie prawdziwych faktów, uwaga, w fałszywym lub zmanipulowanym kontekście. To ma bardzo duże znaczenie i konsekwencje dzisiaj, właśnie coś, co nazywamy kontekstem, w jakim ukazują się medialne przekazy. Powiem szczerze, że prawo prasowe, prawo cywilne, gdzie chronimy dobra osobiste, w Polsce niestety, mówię to z przykrością, ale tak mamy, także prawo karne, bo mamy taki słynny artykuł 212, który jest w kodeksie karnym, który każe dziennikarza więzieniem za zniesławienie kogoś, prawda? I no, jest to dzisiaj wykorzystywane jako bat na dziennikarzy, tak to trzeba powiedzieć, bo pozywani są dziennikarze do sądów no, z bardzo błahych powodów, z błahych tekstów. Na ten temat mogę mówić godzinami, ponieważ wielu tych dziennikarzy w tych procesach moja instytucja, Centrum Monitoringu Wolności Prasy, broni. Ale drodzy Państwo, to są przykłady takie typu, że telewizja TVN pozywa dziennikarza Tomasza Sakiewicza, Samuela Pereire, tak wymieniam z pamięci, o to, że została zniesławiona w ich wpisach na Twitterze bądź w jakichś wypowiedziach krytykujących tę stację, ale pozew jest właśnie z kodeksu karnego. O na przykład odszkodowanie rzędu 100 tysięcy złotych. Do tego dochodzą żądania bardzo rozbudowanych przeprosin od telewizji typu TVN, gdzie komercyjnie miałoby się takie przeprosiny wykupić, po ogłoszenia całostronnicowe w różnych gazetach i tak dalej, plus na przykład na portalu typu Onet. To są bardzo poważne sprawy.
procesy te z reguły są utajniane, czyli nie można nawet ich relacjonować. Nasze informacje na ten temat po prostu są wyjątkowo szczątkowe. Cytujemy pozew i nic więcej. Nie można mówić, czy jak jacy świadkowie, co powiedzieli jacyś świadkowie, dlaczego na przykład dziennikarz użył takich, a nie innych sformułowań. Więc takich procesów jest wiele. Ringier, Axel Springer wytaczał również takie dziennikarskie procesy dziennikarzom. Mnóstwo jest po prostu też takich spraw w mediach lokalnych, samorządowych, gdzie każdy, kto czuje się zniesławiony, wie, że najprościej jest zrobić sprawę właśnie z tego artykułu 212 z prostej przyczyny. Nie trzeba wpłacać po prostu tego procentu od tego odszkodowania, którego się żąda, i to się odbywa zupełnie w inny sposób, ten proces, niż proces cywilny. Ale to chcę właśnie mówić o tym zmanipulowanym kontekście, bo tak naprawdę też jeżeli tych szczegółów, nawet zobaczcie Państwo, których teraz Wam podałam, nie znamy, no to co my wiemy o tym, na czym polega proces jakiegoś dziennikarza, prawda? To też jest rodzaj dezinformacji, choć tak naprawdę informacja o tym, że telewizja TVN pozwała redaktora Tomasza Sakiewicza, jest prawdziwa, jest oparta na fakcie i no powiedzmy, zawsze dziennikarstwo jest sztuką rezygnacji, więc wszystkiego powiedzieć się nie da. Tak, słucham. No z poziomu dziennikarza nie, ale z poziomu parlamentarzystów jak najbardziej tak. Zresztą Polska za ten akurat paragraf 212 kodeksu karnego jest systematycznie na forum Unii Europejskiej ganiona, bo to penalizacja po prostu zniesławienia, czyli karanie więzieniem za opinię, jest niedopuszczalne już jakby w tym myśleniu wolnościowym, jakie prezentuje Unia Europejska z całym tym, że tak powiem, anturażem, który znamy i który nie będę rozwijać tej dyskusji teraz, ale no, w tym wypadku można by powiedzieć kolokwialnie, ma rację, tak? Natomiast jedyne, co powiemy pozytywnego, to w ostatnich latach po kolejnej nowelizacji prawa karnego Prawo i Sprawiedliwość, czyli rządząca koalicja, zmniejszyła karę więzienia z 2 lat maksymalnie do roku, więc no, jesteśmy w dobrą stronę, ale to jeszcze daleka droga. I jeszcze, drodzy Państwo, więc jakby jedno, wracam do mojego tutaj wystąpienia. Tworzenie fałszywych stron internetowych, fałszywych dokumentów, fałszywych różnych person, nieistniejących osób, funkcjonujących na przykład wyłącznie z sieci lub organizacji. Tego typu działania wszystkie możemy zakwalifikować po prostu pod hasłem dezinformacja. Jeszcze pozwolę sobie przedstawić definicję. Komisja Europejska zdefiniowała dezinformację w sposób następujący. Jest to możliwe do zweryfikowania, nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, tworzone, przedstawiane i rozpowszechniane w celu uzyskania korzyści gospodarczych lub wprowadzenia w błąd opinii publicznej, które mogą wyrządzić publiczną szkodę. Szkoda publiczna obejmuje zagrożenia dla demokratycznych procesów politycznych i kształtowania polityki oraz dla ochrony zdrowia obywateli Unii Europejskiej, środowiska naturalnego czy bezpieczeństwa. I tu podkreślam, że ta definicja dezinformacji nie obejmuje błędów dziennikarstwa, nie obejmuje satyry, parodii, ani wyraźnie oznaczonych stronniczych wiadomości czy komentarzy. Tak to jest określone. W polskim prawie nie ma legalnej definicji dezinformacji. Pojęcie to definiowane jest przez doktrynę. I poprzez dezinformację rozumie się tworzenie i rozpowszechnianie wprowadzających w błąd lub fałszywych informacji w celu wyrządzenia szkody wizerunkowi na przykład kraju wybranego za cel. Więc na co chciałabym, podkreślić i na co zwrócić Państwu uwagę? Pamiętajmy, że dezinformacja nie jest kłamstwem. Przyzwyczailiśmy się właśnie w ten sposób to traktować, że jak mamy informacje o charakterze dezinformacyjnym,
to mamy do czynienia z fałszywą informacją, którą wystarczy gdzieś zweryfikować. Tak? Takie bardzo słynne przykład podawany z ostatnich lat to jest na przykład informacja, że w czasie pandemii policja karała mandatem 5000 zł te osoby, które poszły w danym momencie na spacer albo na cmentarz. I na przykład w Poznaniu, gdzie mieszkam na stałe, to właśnie była informacja w którymś momencie, tam w marcu bodajże 2020, że w takim i takim miejscu w parku tyle i tyle po prostu ktoś musiał zapłacić właśnie te 5000 mandatu. I to się mówi, że to jest dezinformacja, no bo wystarczyło skontaktować się z rzecznikiem prasowym policji, który zaprzeczył, żeby kiedykolwiek ktoś taki mandat wystawił. To nie jest, to znaczy to jest oczywiście przykład dezinformacji, ale nie tylko. Dezinformacja nie musi być kłamstwem. Chodzi czasem o takie sformułowanie informacji, takie jej zaprezentowanie, aby odbiorca sam wyciągnął wnioski korzystne dla dezinformującego. Takie rozumienie dezinformacji pozwala na rozróżnienie jej następujących cech. Po prostu mamy na celu tworzenie lub rozpowszechnianie informacji nieprawdziwej bądź tylko częściowo prawdziwej, wprowadzającej w błąd w celu wyrządzenia szkody swojemu przeciwnikowi. Tutaj ta motywacja jest bardzo ważna, żebyśmy rozumieli, że to nie jest tylko i wyłącznie okłamanie kogoś, prawda? To by było dzisiaj, powiemy, zbyt proste. Na zdrowie. Życzę tej osobie, co kichnęła. I co jeszcze można dodać? Więc jeżeli przyjmie... Tak jest. Myślę, że będzie możliwość jeszcze rozmowy właśnie z każdym z i zadawania pytań. Tutaj chcę jeszcze jedną rzecz podkreślić, mianowicie, że więc określając tak naprawdę, czym jest dezinformacja, możemy jeszcze zauważyć, że jeżeli zakładamy, że każda informacja niesie w sobie dla odbiorcy wartość dodatnią, czyli powszerza naszą wiedzę o otaczającym nas świecie, to dezinformacja, byśmy powiedzieli, ma tę wartość ujemną. Po prostu wprowadza niepewność, chaos informacyjny we wszystkie procesy decyzyjne. Dlatego, tak wyprzedzę też już swoje tutaj tok rozumowania, dlatego jest to tak bardzo niebezpieczne zjawisko, bo poprzez dezinformację, poprzez wpływanie na przykład na ludzi tak, żeby wydaje im się, że świadomie podejmują decyzje kompletnie dla siebie niekorzystne, byśmy powiedzieli. Jakby wbrew sobie coś można zrobić, no to jest właśnie skutek działania dezinformacji. Ktoś jest przekonany, że on właśnie, no oglądam jedną stację telewizyjną, drugą, wyciągam wnioski, ta, która zrobi to lepiej, może się okazać, że zupełnie nie w interesie tego człowieka po prostu wpłynie na to, że podejmie decyzję dla siebie tak bardzo niekorzystną, tak bardzo dla siebie złą. Trochę na takich, można powiedzieć, przekazach oparte są niektóre reklamy. Bo jeżeli mamy do czynienia z reklamą czegoś, czego nie powinniśmy za dużo używać, alkoholu, na przykład swego czasu kredytów, medykamentów, prawda? A mimo to robimy. Nie wiemy dlaczego, a po prostu, nie wiem, wiemy, że ten środek mi pomoże szybciej zasnąć, ten mi wyleczy plecy albo właśnie pomoże na ten ból. To sam nawet nie wiem, czy sama dlaczego tak robię, ale jestem pod wpływem jakiegoś takiego przekazu dezinformacyjnego. On spowodował, że ja tak naprawdę wbrew sobie po raz kolejny zakupiłam mnóstwo jakichś rzeczy, z których powinnam zrezygnować albo po prostu je ograniczyć. I jeszcze ciekawa jest bardzo etymologia tego słowa, bo drodzy Państwo, to słowo pochodzi z języka rosyjskiego. Po raz pierwszy zostało sformułowane, z rosyjskiego tutaj macie napisane, dezinformacja, prawda, połowa XIX wieku. Dodanie tego zaprzeczenia des do słowa informacja. I dezinformacja.
Tak jest napisane tutaj. To pierwsza linijka jest po prostu bardzo podobnie do tego, jak brzmi po polsku. I jest to generalnie było rozumiane jako określenie wprowadzania w błąd dla taktycznych i strategicznych korzyści wizerunkowych, politycznych, finansowych i militarnych. W Rosji, a później w Związku Radzieckim kontynuowano i rozwijano takie działania carskiej ochrany. Pierwsze biuro dezinformacji, specpropagandy i sabotażu zostało utworzone już, uwaga, w 1923 roku. Podobna struktura służąca dezinformacji została utworzona w wywiadzie wojskowym Związku Radzieckiego i generalnie do 1991 roku w strukturach głównego zarządu politycznego GRU istniał tak zwany zarząd siódmy, który zajmował się specpropagandą. Generalnie jednak już Józef Stalin, to tylko dopowiem, tego akurat w prezentacji nie ma, bardzo chciał, żeby to oczywiście słowo dezinformacja nie było definiowane przez Sowietów i przypisano, że to jest słowo pochodzące z francuskiego i nawet były publikowane informacje w Związku Radzieckim właśnie, że po prostu po francusku to jest takie słowo, po angielsku oczywiście również. Mniej więcej 55 rok, kiedy zaczęto to po prostu już jakby podawać, ale rząd francuski zdążył w 54 roku oficjalnie zdementować właśnie tej koncepcji i zdementować, że jest genezą słowa dezinformacja właśnie że Francja jest źródłem tego słowa i że tam to się zaczęło. Więc oczywiście bardzo bogata jest historia dezinformacji w Związku Radzieckim. Tutaj nie będę tego specjalnie Państwu przedstawiać, bo po prostu to byłby temat na inny wykład, w jaki sposób, jak robiono, w jaki sposób wykorzystywano różnego rodzaju narzędzia służące do dezinformacji, zarówno właśnie w okresie międzywojennym, później w czasie wojny i oczywiście już po II wojnie światowej. Generalnie jeszcze zanim przejdę do analizy jednego bardzo charakterystycznego, współczesnego przypadku, o którym po prostu z racji ograniczonego czasu chciałam z Państwem szczegółowo omówić, chcę jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, mianowicie na schemat rozpowszechniania dezinformacji. Oczywiście ten współczesny, ten, z którym mamy do czynienia jako odbiorcy mediów, być może nawet nie do końca zdając sobie z tego sprawę, że właśnie w którymś momencie tej dezinformacji, chcąc nie chcąc, musimy ulec. Państwowy Instytut Badawczy, ten główny zajmujący się sieciami komputerowymi NASK w Polsce, opracowując różne raporty na temat dezinformacji, podkreśla, w jaki sposób powstają i rozprzestrzeniają się dzisiaj szkodliwe wątki. Po pierwsze, pojawia się nieprawdziwa informacja, bądź sfałszowana, bądź zmanipulowana w mediach społecznościowych. Zostaje ona następnie, to jest punkt drugi, udostępniona przez dużą liczbę kont, osiąga bardzo duże zasięgi. Też mogą być one w sztuczny sposób podbijane, też można taką usługę, pewnie Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, wykupić. Wcale to nie są duże pieniądze, aż tak bardzo duże, żeby po prostu nie można było tego wydać, by się zmienić. Ja pamiętam kilka lat temu byłam absolutnie zaskoczona, kiedy z konferencji, które regularnie robimy w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, przy jakimś jednym projekcie mieliśmy parę groszy dosłownie na to, żeby wykupić komercyjną usługę na Facebooku i jak poszybowały nam wskaźniki w górę za taką niewielką kwotę. Dla nas to było oczywiście wskaźniki w sensie udostępnianie, polubianie, wszystko co się z tym wiąże. Więc jeśli ktoś, no myśmy z poziomu powiedzmy kilkuset wyświetleń zeszli na kilkanaście tysięcy wyświetleń, a wiemy, że po prostu żadnej innej promocji nie zrobiliśmy. Po prostu obracamy się w dość zamkniętym kręgu odbiorców. Z reguły w ogóle na promocję nie mamy
mamy komercyjną, więc nie, nawet się tego pod uwagę nie bierze. A tutaj raptem był taki rekordowy wynik, zupełnie za naprawdę kilkaset złotych, więc można sobie wyobrazić na tej podstawie, jak łatwo jest rozprzestrzenić w sieci fałszywą informację komuś, komu na tym zależy i kto ma po prostu odpowiednie fundusze. Następnie też daną informację, drodzy Państwo, udostępnia się przez zaufane źródło, czyli po prostu na przykład tradycyjne media, nie weryfikując jej jakoś specjalnie. One podają tę fałszywą informację, bądź zmanipulowaną, bądź właśnie niepełną, po prostu uznając ją za prawdziwą, jakbyśmy mogli powiedzieć, uwiarygadniając ją. I wówczas staje się konieczna reakcja organów administracji czy służb na wyjaśnianie i informowanie społeczeństwa na dany temat. I tu mamy jakby już jakby dezinformację, która staje się informacją, biegnie po prostu w świat. I bardzo trudno ją wyprostować. To, że bardzo trudno to wyprostować, zobaczcie Państwo na tym przykładzie. Anatomia tej dezinformacji medialnej na przykładzie ataku bezprecedensowego, skandalicznego, z jakim mieliśmy do czynienia wiosną tego roku na świętego Jana Pawła II. Punktem wyjścia, drodzy Państwo, reportaż Marcina Gutowskiego z TVN24 pod tytułem Franciszkańska 3 i książka Maxima Kulpa Jan Paweł II wiedział, holenderskiego dziennikarza Eke Overbecka, wydana przez Agorę. Myślę, że każdy z Państwa o sprawie słyszał. Każdy ma pewnie też swoje zdanie na temat tego, co i dlaczego zostało zrobione. Dlaczego w tamtym momencie zaatakowano tak niesłusznie, zupełnie bezpodstawnie człowieka, który od tylu lat nie żyje i który ma tak wielkie zasługi nie tylko w historii Polski, nie tylko w historii Kościoła i Kościoła powszechnego, ale no, po prostu w globalnym świecie. Dlaczego mówię o tym, o tych skutkach, które trwają. Bo zobaczcie Państwo dzisiaj, to jest fragment no, najzwyklejszej w świecie wyszukiwarki Google. Jeżeli wpiszemy dzisiaj Franciszkańska 3, tak jak ja to zrobiłam wczoraj w nocy, poprawiając to swoje dzisiejsze wystąpienie, w niecałe pół sekundy mamy ponad 608 tysięcy różnego rodzaju wyników, tak zwanych rekordów. I przez kilka pierwszych stron nie pojawia się w ogóle że to, że Franciszkańska 3 to jest adres domu metropolitów arcybiskupów krakowskich, że to jest, jest tylko artykuł za artykułem związany z tym, właśnie reportażem, z tym, co jest po prostu tytułem fałszywego, atakującego Jana Pawła materiału pseudodziennikarskiego. Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jako Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyznaliśmy tytuł zaszczytny cudzysłów Hieny Roku zarówno autorowi tego reportażu w telewizji, jak i autorowi tej książki. I drodzy Państwo, dziś mamy po prostu utrwalony przekaz na temat Jana Pawła II, czy chcemy, czy nie. I ktoś, kto nie ma pojęcia, nie ma czasu, nie zna tej historii, nie wejdzie w szczegóły, będzie tkwił w tym cały czas. Po prostu dowie się, że jednak są jacyś ludzie, którzy, zaraz to pokażę, udowodnili, jak Jan Paweł II, jak Karol Wojtyła tuszował pedofilię. Zobaczcie Państwo jeszcze jeden element tej manipulacji, tej dezinformacji. Ani stacja TVN24, ani Marcin Gutowski, autor tego materiału, ani wydawnictwo Agora, ani niejaki dziennikarz czy pseudodziennikarz Eke Overbeck nie przeprosili za błędy, które zawierają ich publikacje. Po dziennikarsku i zwyczajnie powiemy, można się mylić. Dziennikarz ma prawo się mylić, ale nie może świadomie kłamać. Jeżeli się myli, musi się do tej pomyłki przyznać. Musi to spróbować przynajmniej wyprostować. Nie mamy żadnej takiej reakcji. I chciałam właśnie pokazać Państwu na tym przykładzie, w jaki sposób rozpowszechniano treści, które są, bym powiedziała, klasyczną dezinformacją. Kilka faktów.
6 marca tego roku w paśmie czarno na białym na antenie właśnie TVN24 wyemitowano reportaż Marcina Gutowskiego z serii Bielmo dotyczącej pedofilii wśród duchownych. Jest jakby ciągiem ujawnianych przez nich różnego rodzaju materiałów. Niektóre z nich są naprawdę mocno naciąganymi historiami, wręcz opowiadającymi wymyślone błędy albo po prostu do wyolbrzymiających te sprawy, bo nieraz naprawdę niektórzy duchowni cierpieli niezasłużenie po prostu utratą zaufania publicznego i szkalowaniem dobrego imienia. Ale skupmy się na tym odcinku numer 7, który właśnie dotyczył Jana Pawła II, dotyczył okresu, w którym Karol Wojtyła jeszcze przed wyborem w 78 roku na papieża był przez 20 lat biskupem, a potem arcybiskupem krakowskim. Tytuł znany, Franciszkańska 3. Jak informowała o tym materiale TVN24? Przez dwa, i to są zwiastuny, to są publikowane w sieci zachęty do oglądania tego programu. Przez 2,5 roku reporter czarno na białym, Marcin Gutowski, szukał odpowiedzi na pytanie, co wiedział Jan Paweł II na temat skandali pedofilskich w Kościele. Rozmawiał z ofiarami podlegających mu księży pedofilów, ich bliskimi, świadkami i tymi, którzy mieli osobiście informować kardynała Wojtyłę o przestępstwach podlegających mu księży. Reporter, jak pisano, dotarł też podobno do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły. Nie potrafię tego, drodzy Państwo, przeczytać bez tych swoich dodatków, tak? Podobno, rzekomo, ale tego tam nie znajdziecie. Tam są twierdzenia po prostu w tych zwiastunach, które są absolutnie pewne, rozstrzygające, tak? Dotarł do dokumentów potwierdzających działania i zaniechania Wojtyły. I jeszcze kolejne zdanie z tych reklamówek, z tych zwiastunów. Dziś wiemy już bez wątpliwości, że Karol Wojtyła wiedział o nadużyciach seksualnych księży i ukrywał je jeszcze w Polsce, zanim został papieżem. Tak reklamował swój właśnie reportaż ten dziennikarz Marcin Gutowski. Myślę, że z braku czasu nie będziemy oglądać nawet fragmentów tego dzieła. Tutaj chociaż bez problemu Państwo na YouTubie znajdziecie i w całości, i poszczególne rzeczy, ale no, właściwie nie zachęcam nikogo do tego, żeby spróbował skonfrontować swoje zdanie i obejrzał ten film, bo drodzy Państwo, obraz jest sugestywny, on będzie oddziaływał. Ja obejrzałam go raz i drugi w całości, no, przygotowując też analizy zawodowo do tego. Znam jego fragmenty. Powiem szczerze, nieraz już mnie zastanawiało, a może jednak w tym coś jest, jakieś ziarnko prawdy, no bo ten dokument jest prawdziwy. Może on podpisał, może faktycznie jednak no, jest coś, nad czym powinniśmy się pochylić. Zaczyna podświadomość podsuwać zupełnie błędne interpretacje tego zjawiska. Ale oczywiście jesteśmy 6 marzec, Polska, prawda? No, wybucha, możemy powiedzieć, medialny i nie tylko medialny skandal, no bo każdy, kto choć trochę rozumie warsztat historyczny, każdy, kto po prostu wychodzi poza proste emocje, jakie generuje film, który ma sugestywną muzykę, ogromny rozmach technologiczny, bo po prostu każda setka filmowana co najmniej z 2-3 kamer i tak dalej, no, robi to wrażenie, więc jest szum ogromny, podbijany w sieci jak najbardziej. I co robi stacja TVN? Jedyne, co po prostu była w stanie z siebie wydobyć, to jest oświadczenie, w którym podkreśla po raz kolejny, że jest to efekt wielomiesięcznej pracy opartej na źródłach, na dokumentach, dającej głos samym ofiarom. Każdy, kto widział, to widzi po prostu, że zresztą o tym za chwilę powiem, i ukryta kamera, i osoby bardzo w zaawansowanym wieku. Więc oni zachęcają tylko do oglądania. Każdy ma prawo obejrzeć ten film samodzielnie. Jakie są cechy charakterystyczne, tak pokrótce tutaj Państwu tylko chcę powiedzieć. Sugestywne zdjęcia, bardzo starannie dobrane, technika, która
po prostu mówię, imponuje liczbą kamer, dronów, filmowanie rzeczy o różnej porze dnia i nocy, widać materiał zdjęciowy bardzo bogaty. Sugestywna, tak jak mówiłam, nastrojowa, podkręcająca atmosferę tajemniczości muzyka. Język komentarza, bardzo ważny. Kolejny element też dezinformacji, nawet jeśli to są twierdzenia prawdziwe. On jest jednoznaczny. Wszystkie zdania są wygłaszane bez wątpliwości. To są jednoznaczne rozstrzygnięcia, deprecjonowanie papieża, na przykład poprzez używanie tylko jego nazwiska. Nie usłyszymy kardynał Karol Wojtyła. Wojtyła to, Wojtyła tamto, prawda? To jest też podświadomość, rodzaj dezinformacji. Mamy jednak tego człowieka dołować. Kolejna sprawa, brak dziennikarskich cech charakterystycznych, które potwierdzają wiarygodność materiału. Prosta sprawa, nie znamy w ogóle tożsamości rzekomych świadków. No drodzy Państwo, ja rozumiem, że ofiary pedofilii muszą ukrywać tożsamość, ale mówimy o ludziach, którzy mają po 80 lat, nawet więcej, po prawie 90 niektórzy. To już się wiele w ich życiu nie zmieni, jak się w jakiś sposób poskarżą wszystkim publicznie, jaka to krzywda ich spotkała. Tam wszyscy są bez twarzy. Wszyscy, właściwie chyba każdy z nas byśmy sobie sami taki film dzisiaj zrobili, bo jak nie oświetli się Państwa twarzy, będziemy filmować rękę zamiast twarzy albo dłoni, która po prostu wykonuje jakiś gest, to możemy pod każdego, że tak powiem, podpisać ofiara pedofila. Pokazuje się fragmenty dokumentów, nie całe dokumenty. I po obróbce graficznej. I jeszcze jedna cecha tego materiału, ahistoryczność. Całkowicie ahistoryczna interpretacja źródeł dawnych UB i SB, znajdujących się dziś w zasobach IPN-u. No, w skandaliczny sposób po prostu wykorzystywane są materiały, które ktoś zeznał, brutalnie przesłuchiwany, albo ktoś, kto był współpracownikiem Służb Bezpieczeństwa. Temat na osobne wykłady. Jeszcze kilka cytatów z OFU. Zwróćcie Państwo z OFU, czyli z komentarza. Jakie słowa? To też się składa na dezinformację. Jako jedyni dotarliśmy do oficjalnych kościelnych dokumentów potwierdzających działania Wojtyły. Pobłażliwość wobec drapieżczy seksualnego trwała kilkanaście lat. Te dokumenty są bardzo mocne. Mówimy to jako pierwsi, bo nikt nie wspominał do tej pory o rzeczywistych powodach przenoszenia księdza za granicę. I tak dalej, i tak dalej. Twierdzenia rozstrzygające, żadnych wątpliwości. Kolejny element dezinformacji, na który być może mało kto zwróci uwagę, bo to jest prawdziwa osoba, ale przedstawiana jest ta pani, nazywa się Anna Karoń-Ostrowska, jako przyjaciółka Jana Pawła II. Generalnie jak obejrzymy cały ten film, także przeczytamy jeden czy drugi wywiad z nią, to wygląda po prostu na to, jakby ona miała zastąpić Wandę Pułtawską, po prostu, która no, znana jest jako przyjaciółka Jana Pawła, zupełnie wiemy, co by mówiła i jakby się zachowywała, a tutaj ktoś taki nam jest podsunięty, właśnie tak jest podpisany. Przyjaciółka, choć miała 15 lat, jak sama gdzieś przyznała, wtedy, kiedy papież był wybrany Janem Pawłem II, więc cóż ma za relację z papieżem taka osoba? Ona opowiada w rozstrzygający sposób, na przykład mówi, że żyliśmy, okazuje się, w jakiejś mitologii, która była nam przekazywana, w filmie przywołuje jakieś kolację z papieżem, w której ona uczestniczyła i w której usiłowała mu zadać pytanie dotyczące pedofilii, a on milczał i nie reagował. Wiecie Państwo, każdy, kto choć trochę zna realia życia Jana Pawła II, a przecież on przy otwartych kamerach cały ten pontyfikat przeszedł. Ile tam osób ma dzisiaj wspomnienia wydane w postaci książek z relacji z nim, więc gdzie się ta pani uchowała, nie wiem, ale po prostu chodzi o to, że to są zupełnie moim zdaniem no, nadinterpretowane wydarzenia, nawet jeżeli są prawdziwe, ale przedstawiane są właśnie w taki sposób, żeby ktoś, kto nie ma o tym pojęcia, po prostu temu uwierzył. Co jeszcze, drodzy Państwo? No, dyżurny pseudokatolicki, mówię to otwarcie, publicysta Tomasz Terlikowski. Naprawdę on w tym filmie występuje, ma bardzo określoną rolę, bo po prostu popycha, bym powiedziała jako twór kolokwialnie, akcję do przodu.
On na przykład mówi tak, wiemy czemu zachowywał się, mówiąc o Janie Pawle II, czemu się tak zachowywał wobec Peca, jak się zachowywał. Znacie Państwo nazwisko, nie muszę sprawy omawiać. Nawet jeśli w pewnych kwestiach był o wiele bardziej inteligentny, wrażliwy, empatyczny, to w tych kwestiach myślał i działał jak większość, żeby nie powiedzieć wszyscy biskupi na świecie, kierując się interesem instytucji, tym, żeby sprawa nie ujrzała światła dziennego, a jeżeli ujrzy, to żeby zatuszować, uspokoić, wyczyścić, kierując się interesem księdza pedofila. I takich twierdzeń jego z tego filmu no, jest bardzo dużo. Nie chcę tu już po prostu przekroczyć czasu, który mam dość ograniczony, ale po prostu, wiecie Państwo, nie powiem, co w tym zdaniu jest nieprawdziwego, co się Pani nie podoba, ktoś mi powie. No właśnie kontekst, no właśnie to, że po prostu ktoś, kto dla części odbiorców może być osobą wiarygodną, no bo jednak znany jest jako katolik, nie wstydzi się powiedzieć głośno, że jest katolikiem, no to jeżeli on ma takie negatywne zdanie, jeżeli ma taką wiedzę, jeżeli on dolewa, nazwijmy to, oliwy do ognia, to jak jemu nie wierzyć? Część ludzi po prostu jemu uwierzy, tak? Bo to jest ktoś, kto, jeżeli byśmy prześledzili te rodzaje właśnie etapy dezinformacji, no to można powiedzieć, kto jest legendowany, tak? Przez jakiś czas właśnie po to, żeby w kluczowym momencie móc kogoś w taki perfidny sposób zaatakować. I drodzy Państwo, no, to już dla rzetelności dziennikarskiej chcę tylko dodać, no, że tam jakie są no, rzetelne oceny tego materiału, tak? Że badania przeprowadzone zarówno przez tego dziennikarza z TVN24, jak i tego Overbecka, jeszcze dwa zdania na jego temat powiem, nie są zgodne ani z warsztatem badań historycznych, ani z rzetelnym warsztatem dziennikarskim. Że oceniane są zachowania kardynała Wojtyły, czy w ogóle ówczesnych ludzi przez pryzmat dzisiejszego stanu wiedzy, a nie wtedy, kiedy to miało miejsce. Że autorzy w ogóle nie biorą szerszego kontekstu społecznego, czyli ówczesnej świadomości społecznej pod uwagę. I jest absolutnie lekceważące, nierzetelne podejście do dokumentów. Czyli, drodzy Państwo, klasyczna dezinformacja. Klasyczny przykład tego, żeby po prostu wprowadzić odbiorców w błąd. To samo dotyczy tej nieszczęsnej książki Maxima Kulpa, autora, który, jak Państwo wiecie, wylansował w Polsce przestępcę na symbol ofiary księży pedofilów, niejakiego Marka Lisickiego. I ten przecież człowiek był różnego rodzaju jakimiś kombinacjami doprowadzony przed oblicze papieża, aż papież go, pamiętacie, za chwilę to też mogę pokazać, to jest to słynne zdjęcie, gdzie tego człowieka papież całuje w rękę jako no, symbol tych win Kościoła przeciwko ofiarom pedofilii. No to ten właśnie dziennikarz Eke Overbeck po prostu był autorem, można powiedzieć, był, no, bo on promował właśnie tę osobę, nakłonił go do założenia fundacji ofiar pedofilskich, a drodzy Państwo, ten człowiek właśnie, który był twarzą tychże ofiar, mówię o tym, którego papież pocałował w rękę, prawomocnie skazany za fałszerstwa, wyłudzanie pieniędzy, nawet już nie doczekał końca cyklu produkcyjnego filmu tego Sekielskiego, który mówił o ofiarach księży pedofilów i tam się oni pokłócili i on ostatecznie w tym filmie nie wystąpił, choć jako pierwszy zbierał pieniądze na ten film. To jest takie środowisko, to są takie dezinformacje. I pytanie, kto to wie, kto to kojarzy, jak dotrzeć do odbiorców z przekazem tego typu. Więc jeszcze ostatnie moje zdanie, żeby po prostu zakończyć to wystąpienie. Drodzy Państwo, jakie mogą być jeszcze inne techniki manipulacji związanych po prostu w ogóle z dezinformacją, bo zostawiam już w tej chwili jakby no Państwa z pytaniami dotyczącymi kwestii ataku na Jana Pawła II. Widzimy sami, jak wdęta była to sprawa, jak bardzo rozdmuchana, jak na wątłych podstawach oparta. I pytanie, czy na pewno z tą dezinformacją poradziliśmy sobie już definitywnie. Czy ten temat nie wróci? Czy właśnie ci, którzy powinni przeprosić,
no wiemy, że nie przeprosili, czy oni zostawią tę sprawę. Bo w tej chwili mamy no, jakby kolejne odsłony i zapowiedzi kolejnego ataku na Jana Pawła II. Jakby to środowisko jeszcze nie odpuściło. Ale oczywiście jest to jeden przykład z morza. Przykładów różnego rodzaju dezinformacji, z którymi mamy do czynienia. Przykładowe inne rzeczy mamy. Tak, przede wszystkim no, po 24 lutego ubiegłego roku, czyli po agresji Rosji na Ukrainę, mamy zalew różnego rodzaju dezinformacji na wszelkich polach, poziomach dotyczących po prostu i tej agresji, i jej okoliczności, i relacji polsko-ukraińskich. I wszelkie badania pokazują, że nawet ponad 70% Europejczyków uważa, że spotkało się w tym czasie z treściami, które określa mianem dezinformacji. To są badania robione na poziomie Unii Europejskiej, to nie tylko Polska. A w Polsce mamy, że tak powiem, no, mega duże te wskaźniki. Wszystkie dotyczące ataków właśnie różnego rodzaju dezinformacyjnych, czy w cyberbezpieczeństwie, czy po prostu, czy w sieci, czy także realizowanych poprzez tradycyjne media. Co jeszcze jest manipulacją i dezinformacją? Właśnie wyciąganie fałszywych wniosków na podstawie poprawnych danych. Bardzo częsty też element, kiedy po prostu nagłaśnia się liczby no, zupełnie nieadekwatnie do danego kontekstu, choćby, nie wiem, cena chleba, prawda, czy cena litra benzyny, to urasta czasem do tematu numer jeden zupełnie poza jakimkolwiek kontekstem z fałszywym wnioskiem na podstawie tego, czy to jest coś in plus, czy in minus, bo tak naprawdę to jest sednem każdej informacji, że czy ona jest, jak ją ostatecznie ocenimy. Kolejna olbrzymie pole, kolejne pole do dezinformacji to jest polaryzacja społeczeństwa poprzez, drodzy Państwo, poruszanie i poruszanie tematów, które antagonizują społeczne, po prostu antagonizują ludzi. Wiadomo, poruszenie tematu aborcji będzie tematem zawsze, który wywoła konflikty społeczne na skalę, jak będzie podsycany taką, z jaką mieliśmy do czynienia w 2020 roku w Polsce. Osoby LGBT to jest też temat do bólu newralgiczny we współczesnym świecie. Uchodźcy, co tu dużo mówić, widzimy ostatnie medialne przekazy. Już, prawda, klasyka gatunku za chwilę, którą będzie film Agnieszki Holland Zielona Granica. Klasyka dezinformacji, bo film, który jest fabularny, więc ma prawo opowiadać nieprawdziwe historie, no ale z drugiej strony twierdzi, że przedstawia rzeczywiste sytuacje na granicy, ale z kolei zupełnie wypacza obraz, nie wiem, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji czy wojska, czy mieszkańców tamtego regionu, przedstawiając ich jako ludzi, wręcz bym powiedziała, ograniczonych, kompletnie zamkniętych na jakiekolwiek ludzkie odruchy, wystraszonych i prymitywnych. No, jak można się z tym po prostu zgodzić? To, takich tematów też byśmy tutaj katalog stworzyli przeogromnych. Przedstawianie też, współczesna dezinformacja, to przedstawianie skrajnych, niepopularnych poglądów jako normy obowiązujące w społeczeństwie. Też można by, drodzy Państwo, rozszerzyć omawianie tego naprawdę na wiele bardzo przykładów, jak to się dzieje, że kiedy i w którym momencie akceptujemy coraz bardziej, nie wiem, rozwiązły tryb życia, coraz bardziej wulgarny język i tak dalej, i tak dalej. To też jest swego rodzaju dezinformacja, której na przestrzeni dłuższego czasu ulegamy, bo ktoś nad tym pracuje. Generalizowanie i uogólnianie i wykorzystywanie i kreowanie fałszywych ekspertów. To również jest rodzaj dezinformacji. Czy ktoś jest historykiem, czy nie jest? A wypowiada się, jakby przeprowadził bardzo duże badania. Czy ktoś jest dziennikarzem, czy może go udaje? Czy ktoś faktycznie ma jakieś pojęcie o tym, co mówi, z takim pewnym siebie głosem? Jeszcze czasem im mniejszą ma wiedzę, tym bardziej rozbudowany tytuł instytucji, którą reprezentuje. I tak dalej, i tak dalej. To wszystko to są elementy współczesnych procesów dezinformacyjnych. I chciałam tylko, wiecie Państwo, jedną rzecz, konkluzja na koniec. Moja taka rada,
zakładajmy, że wszyscy jesteśmy poddawani tej presji. Wszyscy na jakimś poziomie stykamy się poprzez te media, z których korzystamy, czy to jest internet, czy media tradycyjne, mamy do czynienia na pewno z dezinformacją. I ja osobiście, powiem szczerze, mam takie podejście, mówię to zawsze swoim studentom, żeby nie myśleli, że są tacy silni i tacy mądrzy, że sobie poradzą. Że ze wszystkich źródeł ja będę czerpać informacje, przeczytam trochę z prawa, trochę z lewa, żeby sobie wyrobić pogląd. Nie zorientujesz się nawet, kiedy ulegniesz temu, kto sprytniej tą manipulację zrobi. Dlatego tak ważne jest dzisiaj korzystanie z tych źródeł informacji, z którymi się po prostu jesteśmy w stanie utożsamiać, opartych na podobnym systemie wartości, który dla nas jest bliski, bo wtedy przynajmniej się nie pomylimy, prawda? Żebyśmy nie zmienimy poglądów zupełnie, zaprzeczając swojej osobie, zaprzeczając temu, kim jesteśmy. Dziękuję bardzo za uwagę.